Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj niesamowicie smaczna i soczysta sałatka z wędliną i jajkami. A dodatkowo sałatka jest bardzo łatwa i szybka. Do przygotowania tej pysznej sałatki potrzebne będą polędwica wędzona, jajka ugotowane na twardo, ogórek, papryka, sałata rzymska, majonez, musztarda, pieprz i sól. No to zaczynamy. Do przygotowania sałatki będzie potrzebny duży, świeży ogórek. Ogórek kroimy w niedużą kostkę. Pokrojonego ogórka przekładamy do dużej miski. Małą czerwoną paprykę pozbawiamy gniazda nasiennego i kroimy w drobną kostkę. Przekładamy również do miski. Następny składnik to wędzona polędwica lub szynka. Wędlinę kroimy najpierw na plastry, a później w kostkę. Pokrojoną wędlinę wsypujemy do miski i kolejna jajka. 3-4 jajka kroimy również w kostkę. Pokrojone jajka przekładamy do sałatki. I na koniec sałata rzymska. Kilka liści sałaty rzymskiej przecinamy wzdłuż i następnie kroimy w wąskie paski. Sałatę również dodajemy do sałatki. Następnie dodajemy 3-4 łyżki majonezu, 1 łyżeczkę musztardy, całość posypujemy solą i świeżo mielonym pieprzem do smaku. I wszystko razem mieszamy. Na koniec sałatkę jeszcze próbujemy i ewentualnie doprawiamy do smaku. Ja dodałam odrobinę soli. Całość mieszamy i przepyszna sałatka gotowa. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!